No hej, witam Was ponownie, ponieważ zbliża się koniec roku, więc chciałbym dokonać takiego małego podsumowania tego roku i zwrócić uwagę na kilka ciekawych zagadnień. Na pewno chciałbym, abyście zwrócili uwagę na naszą stronę główną S-Trader, gdzie znajdziecie dużo ciekawych artykułów. Oczywiście są to artykuły, które już zostały dawno napisane, a jak wiadomo, człowiek się cały czas rozwija i część z nich została zdezaktualizowana, natomiast można tam z nich naprawdę wyciągnąć bardzo dużo ciekawej wiedzy. Ostatnio pojawiają się też artykuły na temat gridu, hedgingu i martingału, ale na przykład w sekcji blog, jeżeli sobie przejdziemy do sekcji blog na przykład, to znajdziemy tu tak naprawdę bardzo dużo informacji i jeżeli byście chcieli mieć to w jakiś sposób posegregowane, możecie sobie przejść do edukacji. Tak, i tutaj macie listę artykułów i w tej liście artykułów naprawdę jest tutaj, będzie mnóstwo informacji na różne tematy tradingowe. Także jest tego naprawdę sporo, bo w sumie kilkaset i tak naprawdę na każdy temat. Ale nie o tym chciałbym tu mówić, natomiast w nowym roku życzyłbym sobie, aby wszyscy, którzy mają jakiś udział na przykład w naszej polskiej scenie traderskiej, wszyscy szeryfowie zechcieli jakby publikować swoje statementy, ponieważ z reguły wygląda to tak, że wszyscy dużo mówią, a tak naprawdę mało pokazują i nie wiadomo, można było powiedzieć, że lansują się na kogoś, nie wiem, bardzo wielkiego, natomiast w praktyce nie wiadomo, jak to tak naprawdę wygląda, a z tego co wiem, to wiem, że te rachunki są cały czas kasowane, później powstają nowe, później te rachunki są ponownie kasowane i tak w kółko. Jeżeli chodzi o mnie, no to sprawa jest bardzo prosta, wystarczy przejść na stronę główną S-Trader i tutaj mam taki właśnie link wyniki portfolio. Można sobie wejść w ten link, tak, i tutaj zobaczymy jakby cały mój trading z ostatnich 2 lat. Oczywiście ja się tradingiem zajmuję dużo więcej lat, ale popełniłem ten błąd, że podobnie jak inni zakładałem rachunki, później kasowałem je, później znowu je zakładałem. Od jakiegoś dłuższego czasu postanowiłem, że ja będę sukcesywnie prowadził te rachunki i pokazywał tak, jak to wygląda, jak w rzeczywistości u mnie ten trading wygląda. Zwłaszcza, że ostatnio rozmawiałem z jednym z osób, która jest członkiem naszej społeczności Zakazane Strategie i zrozumiałem pewną jedną zasadniczą rzecz, że nie ma nic wartościowszego jak mówienie tego i opieranie się na własnym doświadczeniu, na tym, co się przeżyło i na tym, co się sprawdza. Natomiast wiem, zdaję sobie sprawę, że często nasze doświadczenie miesza się z oczekiwaniami, natomiast możemy w pewnym sensie nasze doświadczenie w jakiś sposób odseparować od marzeń i pokazać, jak to wszystko faktycznie wygląda. Natomiast na pewno nie wygląda tak fajnie, wspaniale i różowo i zaraz sobie do tego przejdziemy. Także tutaj zawsze możecie przejrzeć sobie moje statystyki. Ja sobie tutaj wrzucę chart. Tak jak widzicie, cała historia tutaj, która jest na tym właśnie screenie, zaczyna się od początku gdzieś tam 2020 roku. Na początku ten trading trochę był zamrożony, tak? Dopiero tak naprawdę ruszyłem ze strategią First Strike
Do tej pory były takie przygotowania i tu widać jakieś takie testy wstępne i tak dalej. I jak widzicie, ten first strike, wstrzeliłem się jakby w rynek i on bardzo fajnie zarabiał, ale do pewnego okresu, tak? Później w pewnym okresie, no niestety, pojawiły się straty i tutaj cały czas notorycznie traciłem i co bym chciał tutaj powiedzieć, że First Strike był w zasadzie taką strategią opartą na takich klasycznych zasadach i dotyczy to tak naprawdę wszystkich klasycznych strategii, ponieważ one mają takie właśnie okresy, kiedy zarabiają, a później jest okres, kiedy tracą. Dlatego kluczową sprawą jest tutaj nie lewarowanie. Jeżeli lewarujemy, to nie jesteśmy w stanie jakby przeczekać tego obsunięcia kapitału. Natomiast jeżeli nie lewarujemy, a mamy w odpowiedni sposób dobrany depozyt, o czym właśnie jest mowa też na tym blogu, wówczas możemy jakby wytrzymać tak określoną ilość stratę określonej ilości kapitału i co najciekawsze, w tym czasie mamy możliwość jakby wypracowania kolejnego jakiegoś tam spojrzenia na rynek, tak? Tutaj widzicie ten moment, kiedy tutaj jakby widzimy, że tutaj to wszystko rośnie. To są tutaj wprowadziłem strategie martingałowe oparte na gridzie i na hedgingu. No i co bym chciał powiedzieć, no cały tamten poprzedni rok uważam, 2021 uważam za udany, ponieważ muszę stwierdzić, że greed i martingał i to wszystko, przed czym nas wzbraniają brokerzy, czego nam zakazują, nie wiem, szeryfowie naszej polskiej sceny traderskiej, w rzeczywistości działa, jeżeli połączymy to na przykład z określoną wiedzą, tak, dotyczącą zarządzania kapitałem, dotyczącą zarządzania ryzykiem, to okazuje się, że to jest no, tak naprawdę taka no, niesamowita petarda. Oczywiście, słuchajcie, no trzeba uważać, bo tak jak widzicie tutaj ten zjazd taki, co tutaj jest taki, tak? To jest uwalone konto. Także słuchajcie, to nie jest tak wesoło, tak? Bo uwaliłem konto, można było powiedzieć, na początku grudnia, no ale praktycznie ono zostało już tutaj odrobione, tak? Także to nie jest jakiś taki problem, tak? Jeżeli chodzi o grid hedging i martingał. Natomiast nie jest to też tak właśnie jak tutaj przebiega ta piękna krzywa kapitału, ponieważ chciałbym Wam pokazać, jeżeli sobie na przykład tutaj, nie wiem, wrzucimy zaraz, momencik, wrzucimy sobie pewien floating, tak, czyli jakie są obsunięcia, to już nie wygląda tak wysoko, nie wygląda to tak wesoło, widzicie, a widzicie, jak tutaj krew się leje, tak, to co na czerwono, to ja to nazywam krwią, tak, taki później, taki blot, tak, i on, i te sople właśnie tego blodu tak tutaj zwisają, natomiast to gdzieś tam cena mi zeszła w dół, później została wyciągnięta i poszła do góry, tak czy siak. Jeżeli chodzi o grid hedging martingał, będą te obsunięcia kapitału. Jeżeli chodzi o strategie, na przykład takie tutaj, jeżeli widzicie klasyczne, to tego nie zaobserwujemy, natomiast możemy trafić na taką bardzo, bardzo długą serię strat, która no niestety, ale może zakończyć się bankructwem. Także takie gadanie na przykład, co niektórzy mówią, że grid to zło. Słuchajcie, to jest nieprawda. Zwykła nawet i klasyczna strategia oparta nawet na, nie wiem, overbalance czy cokolwiek może tak samo doprowadzić Was do bankructwa, jak i każda inna strategia. I tutaj naprawdę możecie, nie wiem, gridować, możecie piramidować. Ale jedno, o co Was proszę, nie lewarujcie, dobierzcie zawsze swój lewar do wielkości depozytu, dopiero to i to, w tym jest cały klucz i sukces tradingu. Jeżeli przelewarujecie, zawsze stracicie i zawsze uwalicie swój rachunek. I to jest jedna i taka podstawowa sprawa. Czasami my tak naprawdę nie wiemy, kiedy przelewarowaliśmy. Wydaje nam się, że mamy, nie wiem, 1K depozytu i otworzymy sobie transakcję, nie wiem, jednym minilotem. No co to tak ma, taki mały wolumen, tak? Niektórzy się nawet wstydzą, myślą, że dopiero trading zaczyna się od jednego lota. A powiem Wam, nawet jeżeli do wielu strategii, jeżeli zastosujecie wolumen 2 mikroloty, to już jest za dużo, to już jest przelewarowanie rachunku. I taka strategia
ona nie ma nawet takiego potencjału, żeby po prostu grać takim wolumenem i na przykład być może ona być dostosowana do jednego mikrolota i nie możecie tego zmieniać. Jeżeli nie dysponujecie jakimś, nie wiem, testem wstecznym i nie jesteście w stanie tego sprawdzić, to naprawdę nie warto ryzykować. Jeżeli macie strategię, którą możecie skontrolować, którą możecie sprawdzić wstecznie i ocenić, jaki jest jej potencjał, tak, jaki jest jej odpowiedni, prawidłowy wolumen, wówczas wtedy możecie w taką strategię, nie wiem, zainwestować i wiecie, ile możecie zainwestować, jaki powinniście dobrać depozyt, a tak samo będziecie wiedzieć, jakim wolumenem transakcji powinniście grać. Jeżeli tego nie wiecie, to słuchajcie, taka filozofia typu, że nie wiem, 1% kapitału to jest wystarczające. Otóż nie, to może być niewystarczające. To 1% kapitału ryzyka może być zbyt duże dla określonej strategii. Także miejcie to na uwadze i tylko dzięki temu będziecie mogli być, nie wiem, w proficie. Tak jak ja się stosuję do tej zasady i już zobaczcie, to co ja Wam mówię na podstawie doświadczenia właśnie tych ostatnich 2 lat i muszę powiedzieć, że to się sprawdza. I gdybym na przykład w wielu przypadkach umiał oszacować, tak jak to robię teraz, właśnie ten kapitał, to na pewno nie popełniłbym tych błędów, które popełniłem wcześniej. No dzięki temu jestem w stanie teraz modelować, tak, mój trading i co najciekawsze, ja go nie modeluję za pomocą jednej strategii. Jeżeli ktoś sobie wyobraża, że on będzie grał jedną strategią i zostanie milionerem, to tak naprawdę to poważnie, jeżeli chce zarobić pieniądze, to niech idzie do normalnej roboty, bo trading i modelowanie trwa naprawdę wiele lat i nie zaczyna się tak, że dzisiaj, nie wiem, posłucham jakiegoś webinaru, posłucham jakiegoś szkolenia, a jutro już możemy zacząć tradować, rzucić robotę i być bogatym. Nawet, słuchajcie, nawet jeżeli przyjrzycie się tym konkursom różnym i tak dalej, gdzie są ogłaszane, że w ciągu 3 miesięcy, tak, bo to z reguły te konkursy są 3-miesięczne, jakiś trader, nie wiem, zarobi 200 czy 300%, czy nawet 500% depozytu. Słuchajcie, to jest wszystko za krótko, to są za małe okresy czasu. Tak jak jeden z członków naszej grupy powiedział, że bardzo fajnie wziąć udział w takim konkursie, ponieważ można się sprawdzić, można poznać dużo innych ludzi. Tak naprawdę jest taki konkurs moim zdaniem towarzyski. Oczywiście, jeżeli kogoś na to stać, nie ma problemu, może startować w takich konkursach. Natomiast jedno, co mogę Wam powiedzieć, to często taki trader zarobi, nie wiem, 50 tysięcy, nie wiem, zrobi 50 tysięcy z 10 tysięcy albo zrobi, nie wiem, 20 tysięcy z 1000 dolarów. Natomiast to jest kwestia 3 miesięcy. My nie wiemy, co się dzieje z tymi rachunkami potem. Potem z reguły wygląda to tak, że te rachunki są uwalone. To nie jest, powiem Wam, że to nie jest naturalne i taki przyrost kapitału jest możliwy, ale jest możliwy tylko w krótkim okresie czasu. Jeżeli weźmiecie całą ciągłość rachunku z przeciągu kilku lat, to później się okaże, że te, nie wiem, 500 tysięcy, 200 tysięcy czy 50 tysięcy zostało uwalone, ponieważ te rachunki zostały przelewarowane. Dlatego jeżeli chodzi o mnie, to ja bardzo polecam Wam mniejsze zyski, stonowane zyski, natomiast naprawdę w bardzo długim okresie czasu i na przestrzeni co najmniej tych 10 lat i dopiero wtedy możecie myśleć o wypłacie jakiegoś kapitału, ale nie wcześniej. Co ciekawe, nie jest to też tak, że możemy od razu jakby zacząć z jakimś, nie wiem, z jakąś taką inwestycją, powiedzmy, nie wiem, rzędu z depozytem 10 tysięcy dolarów czy 100 tysięcy dolarów. Jeżeli ktoś tak ma takie możliwości, no to jest szczęściarzem, tak? Wiadomo, że jeżeli ktoś wejdzie z depozytem 100 tysięcy dolarów i on, powiedzmy, nie wiem, zarobi 1%, no to dla niego te pieniądze to są wystarczające nawet po to, żeby, nie wiem, mieć na miesiąc życia, tak? Natomiast jeżeli ktoś wejdzie z 1K, tak, z 1000 dolarów, to wiadomo, że w tym momencie on musi zarobić więcej. Natomiast tutaj zwracam się bardziej do tych osób, które nie mają nie są w stanie jakby wygospodarować, tak, czy zainwestować takiej kwoty w depozyt i są skazani, nie wiem, na takie stawki jak
nie wiem, $300, $500, nie wiem, $1000, no to no niestety, ale musimy się uzbroić w cierpliwość. Ja przynajmniej do takich osób należę i zaczynałem od takich małych kwot i nie możemy się wstydzić tego, że gramy na przykład mikrolotami, tak? Ponieważ ten kapitał będziemy budować, słuchajcie, naprawdę to wiele lat trzeba poświęcić na budowę kapitału. Natomiast nie znaczy to, że nie musimy zacząć, tak? Możemy to zacząć. I tutaj cały sekret tak naprawdę tkwi w portfolio. Nie możemy się posługiwać tylko jedną i wyłącznie pojedynczą strategią, bo to do niczego nie prowadzi. Natomiast powinniśmy zbudować takie portfolio strategii i tych strategii powinno być, nie wiem, 5, 6, 7, 8, może nawet 10. Wyobrazić sobie to można jak na przykład taką stadninę koni, tak, gdzie posiadamy, nie wiem, kilka tych koni, a nie tylko jednego. Bo co będzie, jeżeli wystawimy tylko jednego konia do wyścigu i ten koń, nie wiem, coś mu się po drodze stanie, nie wiem, złamie nogę, no to w tym momencie automatycznie wypadamy całkowicie z gry. Dlatego do wyścigu powinniśmy wystawić nie jednego konia, ale kilka, może nawet kilkanaście i dopiero wtedy jakby, jeżeli jeden koń nawet jest słaby, tak, to drugi koń potrafi ciągnąć cały wóz, tak. Możemy to właśnie w ten sposób określić. I może ja sobie tutaj pokażę, jak w ogóle wyglądała historia tego całego mojego rachunku. Ja zaraz sobie do tego przejdę i tutaj zobaczymy. I teraz zobaczcie, widzicie? To portfolio, tamten wykres, tu żeście widzieli, składa się właśnie z tych pięciu, tak, strategii. I zobaczcie, nie wygląda tak, jakbyśmy na przykład patrzyli na każdą pojedynczą strategię, że ona, nie wiem, jakoś super zarabia, tak? Widzicie, jedna strategia w ogóle spadła od zera, dopiero odrabia, nawet jeszcze nie dotarła, jeszcze od tego zera nie odrobiła, tak? Tu jest jakaś inna strategia, która dopiero zaczęła handlować gdzieś w tym miejscu, tak? I ona coś tam się pnie do góry, tak? Dopiero będziemy mogli to obserwować i widzieć, jak ona się zachowuje. Tutaj ta niebieska strategia, tak? Gdzieś tam nam idzie do przodu, tak? Bardzo fajnie, tak? Natomiast bardzo ciekawa jest właśnie ta tutaj taka seledynowa ta strategia, tak? I ona ładnie pnie się do góry, tak? I ta strategia w sumie, ona jest tym moim takim najlepszym koniem i ona tutaj w sumie najlepiej zarabia i ciągnie to całe portfolio do przodu. Natomiast tutaj ta zielona taka strategia, jaskrawa zielona, jak widzicie, w pewnym momencie zarobiała, później zaczęła tracić, później coś tam szło do góry, tak? I nagle tu widzimy bankructwo, ciach i tak naprawdę ta strategia jest w fazie jakby odbudowywania się. Tylko że teraz musimy wiedzieć tak, że ta krzywa kapitału to nie jest jedna strategia, tylko to są tutaj dwie strategie. Czyli tu widzimy first strike, tak, który zarabiał, później zaczął stracić, później została wprowadzona następna strategia. I teraz ta następna strategia to był pewien taki jakby błąd, tak? Czyli był tutaj, możecie zauważyć, właśnie był za niski depozyt, słuchajcie, do wielkości, do wolumenu transakcji, był za niski. I tylko to spowodowało to bankructwo, bo gdyby ten depozyt był trochę wyższy, to by tego tutaj nie było. Czyli ta krzywa by cały czas pięła się do góry. Także naprawdę to, co Wam przekazuję, to jest oparte na moim doświadczeniu. Jeżeli chcecie zaczynać jakąkolwiek, grać jakąkolwiek strategią, to musicie dobrać wolumen transakcji do wielkości depozytu i musicie to sprawdzić, jedynie możecie to sprawdzić na backtestach historycznych. Inaczej tego się nie da zrobić. Takie przykłady, ja nagrywałem kilka filmików na temat minimalnego depozytu, można sobie obejrzeć. Oczywiście musicie zdać sobie sprawę też z faktu, że ten minimalny depozyt to nam służy tylko za pas startowy, tak? I ten nasz samolot też nie musi wystartować, bo mogą się okazać takie warunki na rynku, że mimo wszystko nie jesteśmy w stanie. Natomiast nie znaczy, że nie należy później spróbować jeszcze raz czy jeszcze raz, aż w końcu ten samolot nam wystartuje, tak jak tu widzimy z tą tutaj o strategią, tak? Tutaj widzimy, że samolot ładnie wystartował i w tym momencie już on zgromadził taką wielkość kapitału, że nawet mogę sobie pozwolić na jakieś głębsze, tak, obsunięcia tego kapitału i nie zaszkodzi to tej strategii. I to jest właśnie to. I zobaczcie, że no, nie wygląda to tak wspaniale, tak? Ale siła właśnie portfolio tkwi właśnie w tym, że jeżeli to wszystko złożymy do kupy, tak, to później się okazuje, tak,
że ten nasz depozyt wygląda właśnie w ten sposób, tak? Że to się pnie, jesteśmy cały czas w proficie. Czyli suma zysków i strat nie tylko z pojedynczych transakcji jest tutaj istotna, ale suma zysków i strat ze wszystkich zaangażowanych strategii, tak? Czyli to właśnie buduje nasz cały ten kapitał i cała ta siła tkwi właśnie w naszym portfolio. Dlatego jeszcze raz Wam powiem, jeżeli nie znaczy to, że nie musicie jakby, że musicie od razu zaczynać tak ze wszystkimi, nie wiem, z 5 czy 6, nie wiem, strategiami naraz. Nie, absolutnie. Słuchajcie, ja zaczynałem jedną strategią, tak, jedna strategia jak wystartowała. Później jak ona już wystartowała, to przygotowywałem się do odpalenia kolejnej strategii. To też nie było tak, że od razu miałem, nie wiem, 5 czy 6 strategii, ale jak ta strategia jedna wystartowała, tak, to później szukałem kolejnej strategii. Za jakiś czas zgromadziłem kapitał na depozyt, żeby odpalić kolejną strategię. I słuchajcie, okazało się na przykład, że pierwsza strategia wymagała tylko 500 euro, tak? Druga strategia okazało się, że wymagała ode mnie 1200 euro. Musiałem te 1200 euro najpierw zgromadzić, tak? Później odpaliłem kolejną strategię. Później w międzyczasie szukałem następnej strategii, gdzie znalazłem strategię, która wymaga na przykład 800 euro, tak? I zgromadziłem te 800 euro za jakiś czas i później po jakimś czasie znowu odpaliłem tą strategię. A zatem słuchajcie, to jest budowa kapitału wymaga bardzo dużo czasu, tak? To się nie dzieje w ciągu, nie wiem, jednego dnia, dwóch dni, ale to może trwać, nie wiem, rok, dwa lata, może trzy lata. Dla niektórych może trwać dużo, dużo więcej lat, ale później się okaże, że na przykład cały kapitał, jaki mają zaangażowany, na przykład jest na poziomie, nie wiem, 5000 euro, tak? Ja sam się nie spodziewałem, zacząłem od 500 euro, a później nagle tutaj patrzę, minął jakiś okres, a już mam 5000 euro i na to składa się to, co ja sam zainwestowałem w depozyt, jak i zyski ze strategii. Także no, jest naprawdę, jest to niesamowite. Tutaj macie jakieś obroty, tak, na jakich to było, jakie były wypłaty, wszystko po kolei, także możecie sobie to tutaj prześledzić. Także generalnie, słuchajcie, ja uważam ten rok za naprawdę udany, tak, i naprawdę jest nadzieja taka, że możemy zarabiać, możemy budować ten kapitał, o ile nie będziemy, nie wiem, niepotrzebnie się śpieszyć, lewarować i przelewarowywać rachunku, bo w ten sposób zawsze stracimy i na to naprawdę trzeba uważać. Zapraszam Was na naszą grupę Zakazane Strategie. Tam macie naprawdę bardzo dużo informacji, w jaki sposób można budować ten kapitał. Są tam różne strategie, które zarabiają. Nie jakieś takie strategie, gdzie nie wiem, gdzie teoretycznie zarabiają, tak? Tylko faktycznie, które zostały sprawdzone i na rynku realnym. Jest tam i cap stochastic, jest tam i Surefire, tak? Ostatnio dodaliśmy tam Lamparta, tak? Także będziemy coraz bardziej to rozwijać, naszą grupę. Także i Was zachęcam w nowym roku, żebyście się udzielali, żebyście coraz więcej pisali, ponieważ dzięki temu, że Wy piszecie na naszej grupie, ja na przykład mogę to analizować, mogę ścierać się z Waszymi poglądami, a dzięki właśnie ścieraniu się tych poglądów my rośniemy w siłę, tak? Możemy też dzielić się własnym doświadczeniem i również nasze doświadczenia mogą się ścierać między sobą, bo to nie jest powiedziane tak, że moje doświadczenie jest równoznaczne z Waszym doświadczeniem. Mamy naprawdę wspaniałe osoby na grupie. Mamy osoby, które są profesjonalnymi traderami. Mamy osoby, które zajmują się tylko i wyłącznie tradingiem, a niektóre nawet żyją tylko i wyłącznie z tradingu. I te osoby mają, każda z nich ma inne doświadczenie. To każdy z nas jest również inny i każdy potrzebuje jakby innego lekarstwa, innego rozwiązania na swoje problemy. Dlatego otwórzcie się, nie martwcie się, nie przejmujcie się, zadawajcie wszystkie pytania, bo wszystkie pytania są ważne. A zatem słuchajcie, życzę Wam naprawdę wszystkiego najlepszego w nowym roku, ażeby Wam się jak najlepiej powodziło, ażebyście wdrażali swoje strategie, ażebyście budowali własny kapitał i żeby naprawdę wszystko to ruszyło tak, jak powinno
i żeby to było dla Was przemyślane, satysfakcjonujące i przede wszystkim nie rezygnujcie z pracy, jeżeli macie pracę. Natomiast jeżeli chcecie od razu zarabiać pieniądze, znajdźcie sobie robotę albo trzymajcie się swojej roboty. Możecie piramidować, możecie gridować, możecie stosować hedging, ale jedno, co jest najważniejsze, nie lewarujcie, nie przelewarujcie swojego rachunku, bo tylko przelewarowanie rachunku jest podstawową przyczyną bankructw wszystkich traderów. Także tyle, co chciałem Wam przekazać. Trzymajcie się. Cześć.